Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wyposażony w te dwa opasłe woluminy będę wyjaśniał, jak to jest z dziećmi i piekłem. Czy Pan Bóg wysyła nieochrzczone dzieci do piekła? Zapraszam. Temat, jak się okazuje, wzbudza dosyć duże zainteresowanie. Dość często pojawia się w dyskusjach z ateistami. Dosyć często nagrywają oni jakieś materiały na ten temat. W ostatnich filmach, pod ostatnimi filmami też pojawiły się komentarze, pytania, zarzuty na ten temat, które też są bezpośrednią okazją do tego, żeby powiedzieć kilka słów na ten temat. No i od razu warto powiedzieć, że na pytanie, czy Bóg skazuje dzieci, nieochrzczone dzieci na piekło, można odpowiedzieć zarówno tak, jak i nie. O, jak to możliwe, że można odpowiedzieć zarówno tak, jak i nie? Czy to nie jest jakiś relatywizm? No nie, nie jest to relatywizm. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy słowo piekło. I myślę, że wyjaśnienie tego już załatwi, powiedzmy, 80%, może trochę mniej, może 60-70% wszystkich nieporozumień związanych z tym tematem, i większość zarzutów ateistycznych rozbija się właśnie o to. To znaczy, brane są teksty ściśle teologiczne, które używają słowa piekło w języku oryginalnym. Najprawdopodobniej większość tekstów, mówimy o tekstach łacińskich, które używają tego słowa w znaczeniu ściśle teologicznym innym niż to, które jest powszechnie rozumiane jako pod polskim słowem piekło. Zacznijmy właśnie od tego, i tutaj posłużę się znowu katolicką dogmatyka Dicampa Jussen. Gdy jest mowa o rzeczach ostatecznych, albo dokładniej rzecz biorąc o stanach ostatecznych, Dicamp i Jussen zadają sobie pytanie, no jakich słów używa objawienie, używa Pismo Święte, gdy mówi o tychże stanach ostatecznych. No i wymienia tutaj po kolei różnego rodzaju określenia, które padają. Swoją drogą te określenia też bardzo często przez ateistów są używane jako jakiś zarzut, jakoby pod tymi słowami kryło się coś innego niż katolicy nauczają. Jest to moim zdaniem, proszę mi wybaczyć śmiech w tym przypadku, natomiast moim zdaniem faktycznie jest to dosyć zabawny zarzut, to znaczy branie tekstów pisanych w zupełnie innych językach, wielokrotnie później tłumaczonych, pisanych po części wiele tysięcy lat temu, gdy mówimy o Starym Testamencie, i twierdzenie, że o, tutaj pada takie słowo, a to na pewno znaczy to i to i to, bo właśnie tak nam się wydaje. No często właśnie ten argument o nazwach, którymi Stary Testament przede wszystkim określa, no właśnie określa piekło, czy też określa zaświaty, to bardzo często są argumenty na tym właśnie poziomie. Ale konkretnie spójrzmy, co my tutaj mamy. Najpierw mamy Szeol, tłumaczony jako Hades albo Infernum. I to jest w Starym Testamencie ten Szeol, który widzimy, że tłumaczony jest również jako Infernum albo Hades. Tak, Hades nam się kojarzy gdzieś tam z grecką mitologią. No nie przez przypadek, bo jest to właśnie z języka greckiego. Infernum z kolei w łacinie nam to się kojarzy z piekłem i przeważnie jest to tłumaczone jako piekło. Natomiast Szeol jest czymś innym niż piekło. Ten Szeol w Starym Testamencie to jest po prostu kraina umarłych. To jest miejsce, gdzie przebywają umarli, które wcale nie jest ani szczęśliwe, ani nie jest miejscem kary. To jest taka kraina cieni. I to może być zaskakujące, o skąd taka kraina cieni w Starym Testamencie? Przecież my wiemy, że idziemy do nieba albo do piekła. No, teologicznie jest to dokładnie pasujące do katolickiej nauki, to znaczy w Starym Testamencie nawet sprawiedliwi nie mogli jeszcze wejść do nieba. A więc jedyne, co mogło ich spotkać, to jest to, co będziemy za chwilę też rozważali, czyli ten stan oczekiwania na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc dopóki niebo nie jest otwarte, faktycznie nie ma mowy, no właśnie, o niebie. I stąd ten Szeol jak najbardziej jest bardzo adekwatnym miejscem, jako powiedzmy miejsce oczekiwania właśnie. Inne słowo, tutaj autor wyjaśnia, że
ten Szeol postrzegany jest jako jakieś takie miejsce, do Szeolu się wstępuje, a nie wstępuje, a więc jest to właśnie bardziej ten Hades czy Infernum, jest to jakieś miejsce traktowane tak powiedzmy obrazowo, jako podziemne. Gehenna, również to słowo pojawia się w objawieniu, w Nowym Testamencie przede wszystkim, natomiast źródła ma już w Starym Testamencie. W Starym Testamencie pojawia się w księdze proroka Izajasza w rozdziale 66. Tutaj autor zauważa, że już w momencie Nowego Testamentu te dusze sprawiedliwe, w momencie otwarcia nieba, one już wstępują do nieba, a więc ta kraina śmierci, ten Szeol, będzie coraz bardziej w Nowym Testamencie przyjmował tylko i wyłącznie to znaczenie miejsca kary. I stąd też to nasze piekło my będziemy rozumieli coraz bardziej w znaczeniu właśnie miejsca, gdzie zostają ukarani, potępieni. Natomiast nie tylko tak to słowo rozumiemy, wciąż jeszcze w języku polskim wyznajemy przecież w wyznaniu wiary. No właśnie, to jest stary tekst i tam jest również zachowane to stare tłumaczenie. Stąpił do piekieł i to nie jest miejsce kary, tylko to stąpił do piekieł odnosi się do stąpienia do tego limbusa ojców, tego miejsca, gdzie sprawiedliwi Starego Testamentu oczekiwali na przyjście Pana Jezusa. I można by to słowo jak najbardziej, to miejsce opisać również słowem Szeol, chociaż za chwilę poznamy również inne określenia, które w Starym Testamencie właśnie to miejsce opisują. Na przykład łono Abrahama. To określenie sam Pan Jezus używa tego słowa w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Łono Abrahama, Abraham ojciec wszystkich wierzących, a więc przy Abrahamie, z Abrahamem są wszyscy ci sprawiedliwi, którzy oczekują na odkupienie przez Pana Jezusa, czy oczekują na otworzenie nieba przez Pana Jezusa. Oczywiście pojawia się również słowo raj. Pan nasz Jezus Chrystus tym właśnie słowem określa to miejsce, w którym będzie On i sprawiedliwy Łot. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Raj jest tam, gdzie jest Chrystus. Raj jest tam, gdzie jest Bóg. Tam, gdzie człowiek jest w kontakcie z Trójcą Przenajświętszą. A więc w zasadzie, gdy Pan Jezus mówi, dziś będziesz ze mną w raju, to wszędzie, gdzie jest Chrystus, tam jest raj. No i na końcu autor zauważa, że ta kraina śmierci ma jeszcze w sobie dwa miejsca. Więc ten Szeol, ten Hades, to Infernum, to miejsce zmarłych, posiada jeszcze dwa miejsca, które należy wspomnieć. Z jednej strony jest to miejsce, które my nazywamy czyśćcem, czyli miejsce oczyszczenia dla tych, którzy umarli w stanie łaski uświęcającej, a więc w stanie zjednoczenia z Trójcą Przenajświętszą, ale muszą się jeszcze oczyścić, muszą odpokutować jeszcze pewne grzechy. I z drugiej strony limbus puerorum, analogicznie do limbusa patrorum, do limbusa ojców, limbus puerorum analogicznie co do nazwy, bo samo miejsce jest jednak dalece odmienne. Limbus puerorum, no właśnie o tym będziemy sobie dzisiaj mówili. Już widzimy, że tak, to jest ten Szeol, to jest ta kraina zmarłych, która nie jest w niebie, bo niebo jest tam, gdzie jest wizja uszczęśliwiająca. Niebo jest dla tych, którzy stali się uczestnikami boskiej natury. Szeol tak jest w tej krainie zmarłych. Jest w tym Szeol, limbus puerorum, jest w tej krainie zmarłych. A więc można powiedzieć, że tak, ta kraina jest w piekle. I to wyjaśnia, skąd również te stwierdzenia w Magisterium Kościoła czy u świętych i stąd później mogą bohaterowie ateistycznej walki z wiarą katolicką występować ze sztandarem, o jak katolicy mogą nieochrzczone dzieci wysyłać do piekła. Jak to tak może być? Przecież tutaj macie teksty Magisterium, które mówią, że dzieci idą do piekła. No tak, idą do tej krainy zmarłych, którą jak najbardziej możemy nazwać infernum, którą jak najbardziej możemy nazwać piekłem. No ale jednak katolicka teologia rozróżnia tutaj bardzo znacząco pomiędzy miejscem potępienia tych, którzy w sposób świadomy i dobrowolny Pana Boga odrzucili, a limbus puerorum właśnie, pomimo tego, że i jedno i drugie znajduje się w tym Szeolu, można powiedzieć, w tej krainie umarłych. Dekamp wyjaśnia, te dzieci, czy też te osoby, które umierają w stanie grzechu pierworodnego, bez łaski uświęcającej, a jednocześnie nie mają osobistego
świadomego, dobrowolnego grzechu. Bo o grzechu pierworodnym można mówić, że jest on osobisty, natomiast nie jest on świadomym, dobrowolnym grzechem uczynkowym. A więc te dusze, które umierają bez świadomego, dobrowolnego grzechu uczynkowego, tutaj uczynkowy to może być również myśl, to nie jest rozróżnienie pomiędzy myślą, czy uczynkiem, czy zaniedbaniem, tylko właśnie w odróżnieniu do grzechu pierworodnego, który jest prostym brakiem łaski uświęcającej, w którym ludzie się rodzą. A więc te osoby cierpią wprawdzie ze względu na pena damni, a więc kara potępionych. O, co to może znaczyć? No właśnie, to znaczy, że nie mają wizji uszczęśliwiającej. To znaczy, że nie cieszą się radością Trójcy Przenajświętszej. Czyli nie są w tym stanie, w tym, co jest kluczowe dla nieba. Niebo nie jest nagrodą dla grzecznych chłopców i dziewczynek. Niebo jest radością Trójcy Przenajświętszej, jest uczestnictwem w boskiej naturze, radowaniem się, wiecznym radowaniem się boską naturą. Żadne stworzenie nie może tam wejść bez tego, że stanie się uczestnikiem boskiej natury. Dlatego potrzeba tej łaski, tego wyniesienia przez Pana Boga, aby jakakolwiek istota mogła dostąpić wizji uszczęśliwiającej, mogła dostąpić tej nagrody niebiańskiej. Ale, pisze dalej autor, zgodnie ze wszystkimi prawie teologami, te osoby są całkowicie wolne od wszystkich pozytywnych kar. Byli teolodzy, którzy przyjmowali jakiś drobny smutek ze względu na to, że nie udało im się dostąpić tego najwyższego wyniesienia, ale to wszystko. A więc żadnych innych pozytywnych kar. A więc nie będzie tam żadnego fizycznego czy duchowego cierpienia. No, byli teolodzy, którzy uważali, że może pojawić się jakiś pewien smutek, taka melancholia związana z tym, że nie doszli do tego absolutnego wyniesienia. Inni z kolei mówią, że nie może być tego smutku, dlatego że to wyniesienie jest tak bardzo poza ludzkim horyzontem, że nikt nie będzie, widząc, jak wielką rzeczą jest niebo, nikt nie będzie domagał się tam wejścia i nie będzie odczuwał z tego powodu smutku. A więc tak, to jest ta kraina zmarłych, tak, to nie jest niebo, tak można powiedzieć, że jest to piekło, tylko że bez kar. A co to znaczy, że jest to bez kar? Jest to kraina nieśmiertelności, kraina, w której człowiek już nie cierpi, kraina, w której człowiek już poznaje Pana Boga rozumowo dużo lepiej niż my. A więc jest to kraina jak najbardziej naturalnej szczęśliwości. Pewna naturalna doskonałość i szczęśliwość. Seligkeit, to jest to błogosławieństwo, to jest ta radość, staje się ich udziałem. Tutaj cytat ze świętego Tomasza, z komentarza do sentencji. Gaudemunt de hoc, quod participabunt multum de divina bonitate in perfectionibus naturalis. Radują się z tego, że mają wielki udział w boskiej dobroci i w boskiej doskonałości, w tym na poziomie tego, co naturalne. Autor zauważa tutaj w dogmatyce, że ze względu na tą wyjątkowość tego miejsca, teolodzy bardzo często mówią, że jest to miejsce na granicy tej krainy umarłych, na granicy, czyli niejako, powiedzmy tak obrazowo, na powierzchni tej krainy umarłych, gdzie właśnie, tak jak przed chwilą opisałem, te nie tylko dusze, bo mówimy tutaj też o stanie już po zmartwychwstaniu ciał, no oczywiście jeszcze nie, ale później ci ludzie, którzy tam są, dostępują tej pewnej naturalnej szczęśliwości, naturalnego poznania Pana Boga, nie cierpią, nie są poddani karom. I tak Kościół Święty nauczał zawsze. Nie jest to żadna nowinka, a jeśli ktoś potrzebuje jeszcze dowodów, oprócz tego chociażby cytatu ze świętego Tomasza z Akwinu, no to jeszcze przedstawię kilka dokumentów z magisterium. Najpierw mamy synod w Kartago z roku 418, który potępia pelagiańską tezę, jakoby osoby, które umierają bez chrztu, ale właśnie oczyszczone albo bez grzechu, osobistego grzechu uczynkowego, dla takich osób jest niejako taki ziemski raj. Miejsce trzecie, ani niebo, ani piekło, w tym sensie, o którym przed chwilą mówiłem, tylko właśnie taki trzeci stan naturalnej doskonałości. Ta teza zostaje potępiona i
podejrzewam, znaczy mogłoby to być użyte również przez zwolenników krytykowania Kościoła, jako o, zobaczcie, Kościół potępił przecież, że właśnie jest takie trzecie miejsce. Zaraz się wyjaśni, jak to należy rozumieć, bo Kościół też później się wypowiadał na temat tego potępienia. Ja zwracam na to uwagę, że to są błędy pelagiańskie. Pelagianie byli naturalistami, czyli twierdzili, że człowiek może niebo osiągnąć o swoich własnych siłach, bez łaski. Negowali nadprzyrodzoność naszego powołania, nadprzyrodzoność nieba, czyli tego, że to Bóg musi nas obdarzyć czymś dodatkowym, uczestnictwem w boskiej naturze, żebyśmy do nieba mogli wejść. I stąd też ich pogląd, że człowiek niejako sam w swojej doskonałości może wstąpić do nieba, a jeśli nie do samego nieba, no to właśnie do jakiegoś miejsca, przynajmniej takiej naturalnej szczęśliwości, człowiek niejako sam może to osiągnąć. Tak nauczali pelagianie, to zostaje tutaj potępione. Za chwilę zobaczymy kolejne fragmenty również w tym temacie. Kolejny akt magisterium to list Benedykta XII do Armeńczyków z roku 1341, gdzie potępiony zostaje błąd, jakoby dzieci, które nie zostały ochrzczone, ale są dziećmi katolickich rodziców, jakoby takie dzieci właśnie wchodziły do takiego ziemskiego raju, podobnie jak wcześniej u pelagian. Dalej jeszcze Armeńczycy twierdzili, że dzieci tych, którzy nie byli katolikami, te dzieci wędrują tam, gdzie ich rodzice. Ta teza również zostaje potępiona. Kolejny fragment, bardzo ważny w naszych rozważaniach, jest to konstytucja Auctorem Fidei Piusa VI, który potępia tezy postawione na zbójeckim synodzie w Pistoi. Mieliśmy do czynienia w historii Kościoła z takim zbójeckim synodem, z takim spotkaniem biskupów, gdzie próbowano przeforsować pewne niekatolickie tezy i później Pius VI tą że konstytucją Auctorem Fidei potępia część tych tez, które tam zostają postawione. Między innymi zostanie właśnie potępiona ta teza, jakoby nauka o limbus puerorum, o tym limbusie dzieci, jakoby ona była tym samym, co wcześniej nauczali pelagianie. A więc tutaj mamy bezpośrednie odniesienie się do zarzutu, że gdy my dzisiaj mówimy, że tam jest pewna naturalna szczęśliwość i jak to mówił święty Tomasz z Akwinu również, no to to jest takie pelagiańskie, właśnie to, co wcześniej było w Kościele potępione. Nie, samo magisterium mówi, że nie jest to ta sama sytuacja. Mówi, że są w błędzie ci, którzy uważają, że limbus puerorum jest właśnie takim miejscem, o jakim myśleli pelagianie, miejscem pośrednim pomiędzy niebem a piekłem, wiecznym innym miejscem niż niebo i piekło. Podsumujemy cytatem papieża Innocentego III z listu na Imberta z Arles. Dicimus distinguendum quod peccatum est duplex. Należy rozróżnić dwa rodzaje grzechu. Originale scilicet et actuale. Mianowicie ten pierworodny i ten aktualny. Originale quod absque consensu contrahitur et actuale quod comitutur cum consensu. Ten pierworodny, który bez osobistej zgody się odbywa i ten aktualny, tak to tutaj tłumaczę, mniej więcej dosłownie jak w łacinie to jest, czyli aktuale i ten aktualny, który zostaje popełniony ze świadomością i dobrowolnością. Originale igitur quod sine consensu contrahitur. Sine consensu per vim remituttur sacramenti. Ten pierworodny, tak jak bez zgody się odbywa, tak też bez zgody tego, który będzie ochrzczony, może zostać oczyszczony mocą sakramentu. Tutaj chodzi o chrzest dzieci, które jeszcze osobiście nie mogą wyrazić pragnienia chrztu świętego, a Kościół zadowala się tym pragnieniem rodziców chrzestnych, którzy pragną, aby ich dziecko wychowywało się jako katolik. Aktuale vero quod cum consensu contrahitur, sine consensu minime relaxatur. Aktualny, skoro ze zgodą, z dobrowolnością zostaje popełnione, nie zostanie odpuszczony bez tejże zgody, bez zgody pragnienia tego odpuszczenia. Kara za grzech pierworodny to jest brak oglądania Pana Boga. Pena originalis peccati est carentia visionis Dei.
Actualis vero pena peccati est gehenne perpetue cruciatus. Karą za ten aktualny grzech jest natomiast wieczna męczarnia, można by to powiedzieć, gehenne perpetue cruciatus. No, to powiedzmy tak, wieczna męczarnia, wieczna piekielna męczarnia. Widzimy tutaj to, co wcześniej już też widzieliśmy u Dicampa Jussena, to oczywiście był Denzinger, czyli zbiór aktów Magisterium Kościoła. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia już w sposób wystarczający rozjaśniły ten temat, a więc wszystko zależy od tego, jak rozumiemy słowo piekło. W pewnym znaczeniu tego słowa tak, jak najbardziej mówimy tutaj o piekle, bowiem nie jest to niebo, a więc nie jest to ten stan, gdzie dusza cieszy się wizją uszczęśliwiającą, nie jest to ten stan, gdzie dusza jest dzieckiem Bożym, uczestnikiem boskiej natury. Tak, jest to ta kraina umarłych, a więc możemy mówić tutaj o piekle, natomiast nie ma tam, zgodnie ze wszystkimi teologami, ze powszechną opinią teologów, potwierdzono wielokrotnie w magisterium, nie ma tam kary. Jedyną karą, którą niektórzy teologowie przypuszczali, że może tam być, to jest pewien smutek, to nawet trudno mówić o karze, tak, który wynika po prostu z rozpoznania tego, że minęło ich to, co absolutnie najwspanialsze. Jednocześnie, moim zdaniem, bardzo słusznie zwracają inni teologowie na to uwagę, że nie mogą się z tego powodu smucić, że minęło ich to, co absolutnie przerasta ich naturę. Ja w tym miejscu jeszcze raz przestrzegam przed uprawianiem takiej teologii podwórkowej. O, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Co wy o tym myślicie? Na zasadzie, no jak wy to czujecie? Przecież to tak nie może być, że Pan Bóg karze dzieci karą wiecznego potępienia. Zawsze, jeśli mówimy o jakiejś nauce, a teologia jest nauką, no to trzeba do niej podejść jak do nauki. To znaczy jednak trochę się w nią zagłębić, zanim zechce się ją oceniać. Oczywiście, że zachęcam do tego, żeby o tym dyskutować, ale zachęcam, żeby dyskutować o sprawach teologicznych z pewną pokorą, mając świadomość tego, że to, co ja sobie tam myślę i na podstawie jakichś zasłyszanych rzeczy uważam, to niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością. I zachęcam do tego, żeby pytać o coś, czego nie wiemy, a nie od razu ekscytować się, że o, coś tam jest niewłaściwe, coś jest nie takie, albo bo tak mi się wydaje, bo tak usłyszałem w internetowej dyskusji. Zwłaszcza, że w ten sposób, to znaczy jeśli wkładamy komuś w usta, na przykład jakiemuś wielkiemu teologowi świętemu, wkładamy w usta jakieś tezy, które świadomie przedstawiamy w sposób taki, powiedzmy, wykrzywiony, tak żeby pokazać, że oni są albo psychopatami, albo są szkodliwi, albo są niebezpieczni, to zwraca na to uwagę, że można w ten sposób również dopuścić się grzechu oszczerstwa. Jeśli świadomie wykrzywiamy czyjeś poglądy, próbujemy je pokazać w ten sposób, żeby wzbudzały one jakieś oburzenie, to może być to nawet oszczerstwo. A więc zwracam na to uwagę, żeby na takie rzeczy, żeby przed takimi rzeczami się bronić, żeby takich rzeczy nie robić. Jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś w kwestiach teologicznych, zachęcam do zadawania pytań. Tak jak w przypadku tego materiału, powstał on ze względu na pytania, które gdzieś tam się pojawiały. Może jeśli będą inne pytania, które będą ciekawe i które będą wzbudzały duże zainteresowanie, jak najbardziej po kolejne materiały również mogą się w ten sposób, w tym duchu pojawić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.